Siema, z tej strony Domanu, a w dzisiejszym materiale postaram się przybliżyć sylwetkę jednego z najlepszych piłkarzy z całego grona kart, które możemy wybrać sobie za Icon Swaps. Oczywiście, jeżeli ktoś od czasu do czasu zagląda na ten kanał, no to na pewno już dawno temu zauważył, że jestem drobnym miłośnikiem wszelkich kart legend, więc w tym przypadku nie mogło być inaczej, dlatego już od dłuższego czasu testuję, no i powoli przeglądam wszystkie ikony, które możemy zgarnąć w SBC. Natomiast filmik z podsumowaniem o tym, jakie karty z Icon Swaps są faktycznie najlepsze i warte naszej uwagi, wjedzie na kanał w przyszłym tygodniu, bowiem chcę jeszcze zobaczyć, jak będzie wyglądać druga część wyzwań, no bo może się okazać, że EA wyjedzie w nich z takim odpałem, że nam naprawdę nie będzie się opłacało bawić więcej w tę minigrę. W każdym razie, dzisiejszy materiał postanowiłem poświęcić jednej z nowych ikon, którą właśnie przetestowałem z racji na to, że można ją zgarnąć za Icon Swaps i która zrobiła na mnie na tyle dobre wrażenie, że zastanawiam się obecnie, czy nie będzie to właśnie mój wybór, bo na pewno jest to jeden z faworytów i jak widać, mowa tutaj o Hugo Sanchezie. Meksykanin jest absolutnym debiutantem w FIFA i nie ukrywam przy tym, że gdyby ktoś zapytał mnie o tego piłkarza jeszcze ze 3 miesiące temu, to powiedziałbym, że on grał w Realu Madryt, w lidze hiszpańskiej, no i tak dalej, ale tak ogólnie to nie miałem większego pojęcia ani o nim, ani o jego potencjalnych umiejętnościach, które ocenione zostały całkiem przyzwoicie, bowiem w tym przypadku mamy do czynienia ze średnią kartą Meksykanina i okazuje się, że ona tak naprawdę wygląda lepiej od niejednego Prima. I też, co najważniejsze, Hugo Sanchez, pomimo tego, że ma 3 gwiazdki sztuczek, 70 siły i 176 cm wzrostu, ma w sobie także jedną unikalną cechę, której większość ikon może obecnie pozazdrościć i która sprawia, że ponadprzeciętnie zainteresowałem się tym piłkarzem, a wręcz, jak widać, stworzyłem o nim dedykowany materiał. A mianowicie, chodzi o to, że kiedy nowa ikona pojawia się w FIFA, jest ona w dużym stopniu tworzona konkretnie pod tę edycję gry, w której debiutuje. Więc właśnie dlatego niektóre z legend zachwycają nas tylko przez jeden inauguracyjny rok, a później wraz z wyjściem kolejnej FIFA i zmianą silnika gry, ich blask jakoś gaśnie, no i stają się one bardziej przeciętne. Natomiast po Hugo Sanchezie po prostu od razu widać, że on jako nowa ikona jest skrojony idealnie pod ten konkretny silnik gry FIFA 20. Gość ma niby 70 siły i jest niski, no ale mimo to dzięki swojej sylwetce i pobocznym umiejętnościom odskakuje od obrońców pokroju Varana czy Ramosa, no just like that, jednym prostym krokiem. Nie ma 4 gwiazdek sztuczek, więc trudno tutaj o jakieś wymyślne zagrania, ale i tak schemat gry jest prosty, czyli wbiegnięcie po skosie w pole karne, strzał lewą nogą na dalszy słupek, no i w sumie to jest już koniec, bowiem jest pozamiatane, chociaż tak naprawdę przyznać trzeba, że oprócz genialnego wykończenia, które ocenione jest na 91, Sanchez dysponuje także fantastycznymi uderzeniami z dystansu oraz strzałami z woleja, bowiem te notowane są aż na 94, no i to sprawia, że nawet jakaś randomowa przewrotka potrafi znaleźć drogę do bramki, ale też, pomijając strzały, które są naprawdę świetne, sporą robotę wykonuje także dribbling oceniony na karcie aż na 88, bowiem on pozwala nam na proste wykręcenie się Meksykaninem z użyciem lewego drążka czy najzwyklejszego dragbacka. Natomiast generalizując, to Sanchez jest naprawdę prostym zawodnikiem, który na pewno nie spodoba się wszystkim graczom, bowiem jego finezja w grze kończy się na znalezieniu dobrej pozycji do oddania strzału, no i samego strzału, który nie pozostawia szans bramkarzowi. Aczkolwiek jakoś tak jednak w futbolu bywa, że to właśnie te dwa elementy są najważniejsze u napastnika, a Meksykanin wykonuje je niemalże na najwyższym możliwym poziomie. Więc jak na 17 kart Icon Swaps jest to zdecydowanie opłacalny wybór. Zresztą średnia bramek na mecz Sancheza wynosi obecnie 96 setnych i jest to jeden z najlepszych wyników w całej grze. Lepszy chociażby od Mbappe. Zresztą muszę przyznać, że jeżeli chodzi o prostą penetrację pola karnego i wykończenie, no Francuz jest w mojej opinii faktycznie słabszy. I też po tym, jak sam zagrałem kartą Sancheza, nie mam wątpliwości, że nie jest to żaden błąd statystyczny. Natomiast pamiętać trzeba, że w kontekście swapów pojawia się tutaj jeszcze jedna zagadka, bowiem bardzo podobnym, a także nowym napastnikiem, którego możemy zgarnąć za 16 żetonów, jest Ian Wright w wersji Prime. Nowa ikona, której nie jesteśmy w stanie obecnie przetestować, bowiem nie ma jej jeszcze na rynku. Aczkolwiek możemy już teraz śmiało założyć, że z racji na fakt, iż debiutuje on na FIFA 20, będzie także świetna i to zwłaszcza jak na cenę, którą zmuszeni będziemy za nią zapłacić. W każdym razie o tych dylematach porozmawiamy już w przyszłym tygodniu, no a póki co przyznaję, że Hugo Sanchez bardzo nieoczekiwanie, ale znalazł się w moim top 3 ikon, które jestem w stanie zgarnąć za Icon Swaps. I ostatecznie tak oceniam kartę Meksykańską
Meksykanina. W moim odczuciu największym problemem nie był u niego brak czwartej gwiazdki sztuczek, tylko przeciętna gra głową, no ale jeżeli chodzi o główki, to akurat w FIFA 20 jest to problem, który dotyka wielu napastników. Z ciekawych, a wręcz dziwnych rzeczy warto zauważyć także, że opanowanie u Meksykanina ocenione jest raptem na 56, co jest dość kuriozalnym wynikiem, no ale nie zauważyłem, by przystworzyło to jakichkolwiek problemów. Może ta umiejętność da o sobie znać dopiero wtedy, gdy będzie mieć on sytuację sam na sam w 120 minucie meczu FUT Champions przy wyniku 3-3. Pożyjemy, zobaczymy. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!